kochani, jak widzicie po tytule filmiku, będzie dzisiaj o moich włosach. Chcę wam opowiedzieć o kosmetykach, które używam do pielęgnacji, do stylizacji oraz takie akcesoria do włosów, które u siebie mam. I pomyślałam, że nakręcę taki filmik, ponieważ sama lubię sprawdzać, czego wy używacie, co na blogach dziewczyny piszą, jeśli chodzi o włosy. Lubię wymieniać kosmetyki do włosów, rzadko się zdarza, żebym jakiś kosmetyk kupowała ponownie. A mam kilka rzeczy, które są moim zdaniem fajne, warte uwagi, o których powiem na pewno kolejny raz. Także zapraszam do oglądania. I na sam początek, jeśli chodzi może o to, jakie są moje włosy. To jak widzicie, moje włosy mają taką długość trochę już niżej ramion, powiedzmy bliżej obojczyka. Są farbowane farbą z L'Oreal Casting Creme w odcieniu 300, czyli ten Darkness Brown. To jest moja ulubiona farba do włosów. Kolor się bardzo fajnie trzyma, bardzo równomiernie się spłukuje i też... Tak, farbuję te włosy przez około jakieś 4-5 tygodni, wysoką właśnie przerwą, około 5-tygodniową. I powiem wam tak, jeśli chodzi o moje włosy, ja już na głowie miałam dosłownie wszystko. Miałam blond włosy do pasa, takie po prostu białe włosy. Miałam krótkie włosy, o tu tam tofi z tyłu, gdzieś tu tam lasto. Miałam też czerwone włosy, krótkie, miałam blond włosy, ciemne włosy, już miałam naprawdę bardzo, bardzo dużo kolorów na włosach. Problem jest taki, jeśli chodzi na przykład o fryzjera w Anglii, przynajmniej tutaj u mnie w mieście. Ceny u angielskich fryzjerów, jeśli nawet byśmy chcieli, tylko nie wiem, pociąć końcówki, czy jakiś zabieg regeneracyjny, cokolwiek, ceny są naprawdę horrendalne. To są ceny nawet powiedzmy 80-100 funtów, jeśli chcemy iść do takiego powiedzmy przeciętnego angielskiego fryzjera z serii na przykład, co mamy, salony Tony & Guy i tak dalej. Polskie salony fryzjerskie też są w dosyć, tak powiedzmy, dużym wysypie u mnie w mieście i w okolicy. Jednak nie do końca, powiedzmy, podoba mi się atmosfera, jaka tam jest. Ceny są oczywiście w porządku, więc z reguły to jest około połowa tego, co jest w tych angielskich, salonach, ale... jakoś to nie czuję jakby takiej chęci pójścia do takiego salonu tutaj polskiego, ponieważ mimo że trafiłam może dwa razy na naprawdę dobre, fajne fryzjerki, to właśnie ta taka cała otoczka w tych salonach tutaj mi się nie podoba. To jest jak to na pewno większość dziewczyn, które chodzi tutaj do tych właśnie salonów, powie, że są takie właśnie plotkarnie, tam się nie idzie po to, żeby ktoś ci doradzi na temat włosów, że po prostu siądziesz na fotelu i ci fryzjerka powie: no masz takie włosy, może spróbujemy tak, może spróbujemy tak, tylko ty mówisz, przychodzisz z reguły jak chcesz, one ci tak robią i nie zawsze to fajnie wygląda, z reguły też za dużo podetną, albo to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Z reguły na przykład, ja pamiętam, kiedy sama miałam blond włosy i chciałam jakieś tam blondowe pasemka, te pasemka po dwóch, trzech razach mi się zmyły, nikt mi nie powiedział, że na tak mocno rozjaśnionych włosach kolor się szybko spłuka. Ja tam siedziałam powiedzmy 3-4 godziny, zapłaciłam dosyć dużo, a efekt był po prostu żaden. Znam też przypadek, ponieważ moja przyjaciółka poszła do fryzjera właśnie tutaj polskiego, gdzie powiedziała, że chciałaby ombre. Fryzjerka nie wiedziała, co to jest ombre, dopiero po chwili się dowiedziała, powiedzmy, co to jest. Też w angielskich salonach do końca to nie wygląda tak ciężko, jest naprawdę bardzo ciężko, z moim zdaniem, tutaj znaleźć dobrego fryzjera. Ja jestem w Anglii prawie 7 lat i może mimo że z początku chodziłam właśnie na blond włosy do fryzjera, jeśli chodzi o rozjaśnianie, to może, że taka naprawdę z takim efektem super wow wyszłam dwa razy, kiedy właśnie był w takim jednym salonie chłopak, któremu po prostu dałam zrobić na głowie sobie asymetrię. Miałam z jednej strony krótsze włosy, tu miałam praktycznie nie że wygolone, ale takie powiedzmy dwucentymetrową długość. Z czego byłam zadowolona, ponieważ on mi to właśnie dobrał w taki fajny sposób, to do mnie pasowało, fajnie mi się układało, byłam zadowolona. Oraz w drugim salonie znalazłam kiedyś fryzjerkę, która mi właśnie ciachnęła grzywkę, też możecie zobaczyć w wcześniejszych filmikach jeszcze z zeszłego roku, jak wyglądałam w grzywce. Bardzo mi się podobało, jak wyglądałam, jednak po 3 tygodniach już około ta grzywka była kolejny raz jakby do obcięcia. Nie chciało mi się tak chodzić, powiedzmy jeździć, tracić po 2 godziny, żeby jechać do fryzjera na 15 minut, także zrezygnowałam, tym bardziej, że teraz zapuszczam włosy do fryzury ślubnej, dlatego teraz mam włosy właśnie na jedną długość, farbuję je sama w domu, także ciężko jest ogólnie tutaj moim zdaniem z fryzjerem. Na pewno część dziewczyn, która tutaj mieszka w Peterborough czy w okolicy, chodzi do właśnie tych polskich salonów, jest zadowolona. Ja nie do końca.
Często też pamiętam, kiedy wspominałam coś na temat olejowania u fryzjera, coś miałam olejowanie, fryzjerki z reguły nie wiedziały, co to jest olejowanie, no mi się wydawało, że właśnie to one powinny mi coś takiego powiedzieć, że słuchaj, masz suche włosy, idź właśnie, może kup sobie olej, to wygląda tak, robi się tak. Nigdy u fryzjera tutaj będąc właśnie nie uzyskałam takiej rady na temat, a może tak zrobisz, czy taka pielęgnacja, a czego używasz, nigdy nie było takiego wywiadu, także to jest taka bardzo, powiedzmy, tańsza alternatywa, jeśli chodzi o fryzjera polskiego niż angielskiego tutaj u mnie w mieście, ale no nie do końca to wygląda tak fajnie, że wiecie, w Polsce często, pamiętam w Jaworznie na osiedlu, teraz muszę pomyśleć, na Podłężu, był właśnie na pawilonach taki zakład fryzjerski, nie wiem czy on jest do tej pory, ale to był zakład właśnie fryzjerski sygnowany L'Orealem, gdzie po prostu to był trochę, powiedzmy, taki bardziej wysokopółkowy salon fryzjerski, gdzie wchodząc, pamiętam, lata temu wizyta kosztowała około 200 zł, to była masa pieniędzy, ja zarabiając sama i tak dalej, studia, szkoła i mieszkanie, było to dla mnie bardzo duży wydatek, ale pamiętam właśnie, że idąc tam do fryzjera, te 200 zł bo tych z czystą przyjemnością tam zostawiałam. Tam był po prostu taki, pamiętam, podczas mycia głowy, taki masaż głowy z jakimiś olejkami, jakieś zabiegi, jakieś nawilżanie, dopiero później odbywał się aby zabieg koloryzacji czy farbowania i tam to było wszystko w takiej właśnie miłej, ale eleganckiej atmosferze, myślę, że wiecie, o co mi chodzi. I człowiek tam po prostu czuł, że idzie się odprężyć tego fryzjera, nie musiał słuchać po prostu z każdej strony, co u kogo, co ten, gdzie ten był, gdzie robił, co tamten. To nie było, to właśnie było takie eleganckie, fajne miejsce. Nie wiem, czy ten salon fryzjerski jest dalej w Jaworznie, ale gdybym właśnie była w Polsce, miała iść do fryzjera, na pewno bym tam poszła, ponieważ bardzo mile wspominam w każdym razie wizyty w tamtym miejscu. Rozgadałam się, ale to tak, powiedzmy, słowem dłuższego wstępu, jeśli chodzi o moje włosy. Teraz ja z reguły, jeśli właśnie już idę do fryzjera, to tylko po to, żeby obciąć grzywkę. Już tej grzywki przez kilka ładnych miesięcy nie miałam, włosów nie chcę podcinać, ponieważ uważam, że są w bardzo dobrym stanie, a chcę je zapuszczać, także przez najbliższy okres nie planuję wizyty u fryzjera, chyba że za jakiś czas może jakieś takie zabiegi czy coś takiego, chociaż wiem, że też domowymi sposobami można naprawdę uzyskać fryzjerskie efekty w domu. I zakończmy. Zacznijmy już od pokazywania rzeczy. Na początek, jeśli chodzi o oczyszczanie głowy, czyli o mycie włosów. Ja włosy myję tak z reguły co 2-3 dni, to zależy po prostu, co tam w międzyczasie z tymi włosami robię. Mam taki zestaw szamponu i odżywki, który dostałam od Agnieszki w grudniu. To jest zestaw do włosów z firmy Matrix, czyli takie profesjonalne, taka profesjonalna seria dostępna w salonach fryzjerskich. To jest seria do szampon i odżywka, która ma nam pomagać podczas stylizacji włosów, czyli dobrze jest ją używać przed suszarką, przed prostownicą, przed takimi zabiegami. I powiem Wam, że tutaj jest pojemność 250 ml, jeśli chodzi o odżywkę, oraz 300, jeśli chodzi o szampon. Przepiękny zapach, taka bardzo kremowa, porowa konsystencja. Agnieszka powiedziała, że z tym zestawem uważała, ponieważ to jest taki zestaw fryzjerski, którym sobie można obciążyć te włosy. Ja ich tak używam średnio raz w tygodniu, w momencie, kiedy na przykład wiem, że chciałabym właśnie jakoś włosy stylizować, czy właśnie wzmocnić się, powiedzmy, przed tymi zabiegami, jeśli będę sobie coś planowała układać je czy prostować. Także tego zestawu używam, tak powiedzmy, właśnie raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, zależy co tam robię z włosami, ale to jest właśnie taki zestaw bardziej odświętny, który oszczędzam. Bardzo ładny zapach, wydajność, efekt jest naprawdę jak po fryzjerze, także teraz używam czegoś takiego. Do oczyszczania włosów tak na co dzień właśnie używam szamponów oczyszczających i tutaj mam szampon z Herbal Essences, to jest szampon 2-w-1, szampon z odżywką. To ma szampon nawilżający, ale powiem Wam, że on bardzo dobrze oczyszcza po olejach. On ma taki przepiękny cytrynowy, cytrusowy zapach, który się długo jeszcze utrzymuje na włosach oraz w łazience i w całym domu, pachnie naprawdę bardzo fajnie tym szamponem. On jest dużo bardziej wydajny od tego szamponu w wersji mandarynkowej, który Wam pokazywałam w bublach. Także to jest szampon, który bardzo lubię tak na co dzień, właśnie do oczyszczania. Świetnie zmywa oleje czy naftę kosmetyczną z włosów, także ten szampon bardzo lubię. Ale też nie wiem, czy kupię go podobnie, ponieważ ja bardzo lubię zmieniać szampony, zmieniać odżywki. Rzadko się zdarzają takie kosmetyki, do których bym lubiła wracać. Jeśli teraz chodzi jeszcze o dalsze odżywianie włosów, to na mokre włosy
Mam trzy takie odżywki w sprayu. Pierwsza odżywka to jest coś, co już męczę, po prostu odbija mi się tym bardzo, już chciałam ją skończyć. To jest odżywka z gliskur, taka właśnie bez spłukiwania do włosów suchych i zniszczonych. Ona bardzo ładnie pachnie, ułatwia rozczesywanie włosów. Myślę, że dodatkowo te włosy nawilża, nabłyszcza, u mnie się sprawdza. Jest niesamowicie wydajna, ja ją kupiłam w Polsce w naturze za, myślę, 10-15 zł, na pewno więcej nie kosztowała. Bardzo fajna też. Mega wydajna, jak widzicie. Dodatkowo fajnie pachnie. Ja myślę, że to jest fajny taki właśnie akcent, jeśli właśnie nakładamy odżywkę, ponieważ ja zawsze odżywki czy maski nakładam tak od wysokości uszu i przyciągam w dół, a później przed suszeniem i rozczesywaniem zawsze szepsikam te końcówki, nawet jeśli wcześniej używałam jakiejś maski. Mam jeszcze tutaj odżywkę intensywna odbudowa, spray do włosów zniszczonych. Świetna, świetna odżywka. Miałam jeszcze z tej serii maskę do włosów. Te maski właśnie z ziaj, takich białych, odkręcanych pudełeczkach, są naprawdę świetne, kosztują grosze, są mega wydajne, także seria z ziaj właśnie w tych białych opakowaniach z takimi okrągłymi tutaj znaczkami, kulkami się sprawdza rewelacyjnie do włosów właśnie farbowanych, zniszczonych, suchych, nawilżające. Bardzo Wam polecam tą właśnie serię z ziaj do włosów. Szampony tak średnio się mnie sprawdzają, ale ta seria właśnie w sprayu czy maski są rewelacyjne. Kolejna rzecz to będzie ultra lekko odżywka z Marion i to jest właśnie odżywka do każdego rodzaju włosów z olejkiem arganowym. Tutaj możecie zobaczyć, że to jest taka właśnie odżywka dwufazowa. Również jest bardzo wydajna. Staram się teraz jednak cały czas tej używać, ponieważ chciałam ją w końcu skończyć i po prostu przykleić się do tej. Bardzo ładny zapach, fajny atomizer tutaj. Myślę, może mogłyście zobaczyć, właśnie to jest taka bardzo lekka mgiełka na włosach, nie obciąża, nawet czasem, kiedy tutaj od góry psikałam, nic się z tymi włosami nie działo. To ma być taka właśnie mgiełka lekka, odżywcza do włosów, która ułatwia rozczesywanie. Jeśli macie bardzo suche włosy, to myślę, że ona nie da rady, ale takich zwykłych włosów, myślę, że fajna sprawa. To też te kosmetyki z Marion też są bardzo tanie, moim zdaniem niedoceniane. Ja na pewno planuję jeszcze kupić kilka rzeczy z Marion właśnie do włosów, żeby sobie przetestować, ponieważ moje włosy bardzo lubią tą firmę. Oraz coś, co już naprawdę jest na takim wykończeniu, czyli ocet z Mai, to jest spray regenerujący włosy, ale on też te włosy przepięknie nabłyszcza, nawilża, pachnie bosko. Ocet malinowy, no przepięknie pachnie. Już na pewno poproszę mamę, żeby mi przywiozła kolejne opakowanie, ponieważ to jest bardzo, bardzo wydajny kosmetyk, który wystarczył mi na prawie rok czasu. Może nie na rok, ale powiedzmy na jakieś 9 miesięcy przy każdym myciu, myślę, żeby spokojnie wystarczył. Także bardzo Wam polecam tę serię Ocet z Mali. Dalej, będąc przy włosach, może powiedzmy o ich olejowaniu. Mam dwa olejki. Olejki z watiki. Pierwszy olejek to jest olejek migdałowy z nasiona sezamu oraz kokos. To jest olejek, który działa na bardzo podobnej zasadzie jak ten z watiki. Ten jednak jest płynny. Niestety tutaj na pierwszym miejscu mam w składzie parafinę, także trochę jest taki oszukaniec moim zdaniem, ale jest bardzo wydajny. Moje włosy się z nim lubią. Ja zawsze olejki wcieram trochę w skórę, w głowy, resztę przyciągam na włosy, zawijam sobie je w koka i nakładam taki turban. Tutaj mam taki akurat turban z guziczkiem z Primarka, który się świetnie sprawdza, że mam go naprawdę od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Ja powiem Wam, że kilka razy próbowałam iść spać z olejkami na włosach, ale u mnie się to nie sprawdza. Zawsze gdzieś miałam wrażenie, że to mi się przesuwa, że gdzieś mi to zostaje na poduszce, później w twarzy to wetrę, także. Ja nie lubię chodzić spać z olejami na włosach. Kiedy pracuję na wieczór, mam zmianę właśnie na wieczór, staram się dwa razy w tygodniu olejować włosy, chodzić z takim olejem przynajmniej powiedzmy 2 do 4 godzin i robię to dwa razy w tygodniu, a w momencie, kiedy pracuję na poranną zmianę, wieczorem nakładam sobie na 15 minut naftę kosmetyczną, której teraz zapomniałam tutaj wziąć, ale mam taką zwykłą naftę kosmetyczną z olejkiem rysynowym, którą też właśnie wcieram we włosy na 15 minut, później spłukuję i moje włosy, moim zdaniem, były naprawdę zdrowo, są lśniące, miękkie, ja nie mam nic do zarzucenia. Czasem mam takie włosy, wiecie, że nie są się ułożyć
ale chyba każda z nas tak ma i nie jest to nic dziwnego. Także olejowanie, jeszcze powiem wam tak, co mi dało olejowanie? Na pewno mi się włosy zgęstniały, włosy mi szybciej rosną, są mocniejsze, mniej wypadają, nie ma żadnych minusów o olejowanie, jeśli chodzi. Jedynie wiadomo, musi być ta systematyczność, przynajmniej raz w tygodniu. Dużo dziewczyn też, które na przykład mówią o olejowaniu, że spróbuj, masz takie liche włosy, spróbuj sobie olejować. Nie no, olejowanie, co to, olej we włosy, jaki to ma sens, to przetłuści. Także dużo ludzi jakby z góry skreśla olejowanie włosów, a tak naprawdę nie wie, o co chodzi do końca z olejowaniem. Ja olejowanie bardzo lubię, ja wam to polecam. Jeśli jeszcze do końca nie jesteście przekonane, w internecie jest naprawdę masa artykułów, masa vlogów na ten temat, polecam zgłębić ten temat, na pewno wam to na zło nie wyjdzie, tym bardziej jeśli macie, powiedzmy, cienkie blond włosy, które są przesuszone, które są właśnie obciążone, z którymi macie problem, olejowanie krzywdy wam nie zrobię, tylko wam pomoże. Będąc już właśnie przy olejkach, pokażę wam coś, co używam na końcówki. Pokazywałam już to chyba w ulubieńcach grudnia albo stycznia, nie jestem pewna. To jest olejek z Got To Be, który przepięknie pachnie, jest on na takiej bazie właśnie olejku arganowego, o ile dobrze pamiętam, tutaj teraz nie widzę z tyłu właśnie tych napisów, jeśli chodzi o skład. 50 ml, 12 miesięcy na zużycie, bardzo wydajne do zużycia po około miesiącu, także no super. Ja zawsze używam dwie pompki na mokre włosy, wcieram i już kiedy włosy wysuszę, jeszcze pompkę wcieram w końcówki. Włosy są naprawdę, końcówki są wygładzone, odżywione, też czasem jeśli nie użyję tego olejku, nie widzę, żeby moje końcówki źle wyglądały, czy wiecie, były takie rozczapiżone, bardzo fajne. W sklepie Savers on kosztuje jedyne 2 albo 3 funty. 3 funty chyba, bo wiem, że w Bucie jest chyba funt czy 2 droższy. Także tylko do sklepu Savers polecam iść właśnie po ten olejek. Lubię też, kiedy moje włosy są już na sam koniec bardzo błyszczące. Dla mnie te błyszczące włosy to właśnie taka kobiecość, tak widać, że te włosy są zadbane, że zależy nam na ich wyglądzie. I pokażę wam po raz kolejny i polecę. To jest również ze Schwarzkopf Gliss Hair Repair Shine Tonic, który przepięknie pachnie, włosy nawilża, włosów w ogóle nie obciąża. Też często właśnie używam go tutaj od góry na włosy. Myślę, że dosyć wydajny, ponieważ takie opakowanie wystarczy mi na miesiąc czasu, ja go używam po każdym myciu włosów. Fajnie też nawilża końcówki. Pięknie pachnie, kosztuje około 1,5 funta właśnie też w sklepie Savers, także wam polecam się po niego przejść. Tak wygląda z przodu, bardzo, bardzo go lubię. Dalej będąc przy takiej stylizacji, jeśli chodzi o kosmetyki, mój ulubiony, tu już niestety pusty, wyciągnięty z projektu Denko, szampon, dezodorant. Lakier do włosów Stuffed, zielony to właśnie to jest taki szampon, lakier, który nadaje naszym włosom objętości. Ja na przykład kiedy robię sobie loki, lubię tak jakby spod spodu psiknąć włosy tym lakierem, tak sobie te włosy trochę pognieść i efekt naprawdę przez długie godziny się u mnie utrzymuje. Dodatkowo zawsze tutaj podnoszę, powiedzmy, pasmo czy dwa, lekko psiknę i podniosę tak włosy i bardzo mi się ten efekt długo utrzymuje. Dodatkowo pięknie pachnie, jest bardzo wydajny, jest dostępny w polskim sklepie, także na pewno go kupię przy najbliższej okazji. Teraz mam jakiś szampon z Veli, który tak no nie do końca się u mnie spisuje, ponieważ jakieś 2-3 godziny temu robiłam sobie loki, a nie wyglądają one tak fajnie, jak by wyglądać mogło właśnie z tym lakierem. I już na koniec, jeśli chodzi o kosmetyki do włosów, to suchy szampon z Batiste, podstawa. Używam go z reguły na drugi albo na trzeci dzień, kiedy chcę odświeżyć włosy. Bardzo lubię ten zapach oryginalny, to już wam wspominałam. Zapach taki jakby świeżo przekrojonej cytryny posypanej cukrem, czyli taki słodki, cytrusowy zapach. Ja nie lubię tych takich mocnych, duszących, perfumowanych, sztucznych zapachów. Dla mnie ten zapach tropikalny jest strasznie właśnie taki sztuczny i chemiczny. Lubię też zapach wiśniowy. I jak jeszcze ja lubię zapach, jeszcze był chyba blossom, czy coś takiego, takie różowe kwiatuszki. Także Batiste również musi być u mnie po prostu na zapasie, jeśli chodzi gdzieś o toaletkę. Szczotki do włosów, to szczotka to oczywiście tylko i wyłącznie Tangle Teaser. Uwielbiam, mam go już ponad rok czasu. Nie zamieniam nic innego. Tyle. Uwielbiam po prostu. Pod prysznicem mam też taki zwykły plastikowy grzebień. To jest akurat grzebień z The Body Shopu, który właśnie kiedy nakładam sobie maskę czy
odżywkę na włosy. Od dołu, kiedy już właśnie ten kosmetyk jest na włosach, od dołu tak lekko przeczesuję włosy, nie do samej góry, tylko właśnie do jakby poziomu, gdzie mam nałożony kosmetyk, żeby on tak równomiernie był rozłożony, żeby mi nie szarpie, włosów mi nie wrywa, tak jak mówię, na mokre włosy, gdzie już mam kosmetyk, od dołu. Także to. I tutaj jeszcze na koniec mam wam do pokazania takie rzeczy, których używam do stylizacji włosów. Na początek suszarka. Tutaj wam się może pokażę. O, już wracam. Ja to trzymam właśnie u siebie pod toaletką w takim pudle z TK Maxa. To się fajnie właśnie do tego sprawdza. Mam wszystko w jednym miejscu. I na początek pokażę wam suszarkę. To suszarka z Revlon, którą kupiłam myślę jakieś 2-3 lata temu. Nie wiem, co to jest za model. W sumie nawet nie za bardzo jakby to sprawdzić. To jest taka zwykła właśnie różowa, duża suszarka. Tutaj ma ten przód ściągany, ale ja zawsze lubię z tą nakładką suszyć włosy. Ma dodatkowo 3 poziomy, jeśli chodzi o jakby stopień ciepła oraz taki guzik jeszcze, który nam daje zimne powietrze. Ja jednak zawsze suszę na tych najwyższych obrotach, na ciepłym powietrzu, żeby, wiecie, to było szybko. Chociaż kiedy mam wolne, to nie używam suszarki. Z reguły w dzień, gdzieś przed wyjściem, czy na wieczór, jeśli te włosy mnie doschną, po prostu je dosuszam. Jeśli chodzi o... Co to jest? Prostownica. Prostownica to jest chyba z firmy Philips, o ile dobrze pamiętam. Zwykła taka prosta, tutaj ma stopień, możemy sobie zmieniać właśnie stopień, jeśli chodzi o temperaturę. Ja z reguły tak prostuję włosy na 200 stopniach. Fajna, kosztowała jakieś może 20-25 funtów na promocji. Nie planuję jej zmienić, ona ma tutaj te zwykłe takie chyba właśnie ceramiczne płytki. Także to ma też dodatkowo taki fajny właśnie okręcany tutaj właśnie końcówkę kabla oraz sam kabel jest bardzo długi, także mogę sobie wygodnie prostować włosy. I coś, co do mnie trafiło całkiem niedawno, to lokówka z Tresemme. Też nie wiem w sumie, jaki to jest nazwa modelu. Fajna, tutaj właśnie ma okręcaną tą końcówkę, długi kabel, 3 stopnie grzania, bardzo duży, wygodny właśnie ten szpic. Te loki, które Ci zrobiłam, trwało to może 5 minut, także naprawdę szybko. Tutaj rach, ciach, ciach. Bardzo lubię tą lokówkę, cieszę się, że Agnieszka mi ją dała. Jeszcze raz, kochana, dziękuję Ci za ten prezent. Super się u mnie sprawdza. Także ta lokówka. I mam jeszcze jedną lokówkę, którą też dostałam od Agnieszki. To jest taka lokówka stożkowa z marki Remington. Jednak jej jeszcze nie używałam. Raz, to prawda, próbowałam sobie zakręcić ją loki, ale jakoś tak nie wiedziałam za bardzo, jak się mam do tego wziąć. Także muszę zobaczyć jakiś tutorial na YouTubie, jak używać takiego typu lokówek. Ponieważ boję się, że mi się gdzieś tutaj, wiecie, z boku nie poparzyła. Także to jeśli chodzi o moją lokówkę. Mam jeszcze jeden gadżet. To jest z marki... No to już wam powiem, jak to dziś odwinę. Professional, ale Professional co? Już dajcie mi sekundę. Andrew Barton, czyli taki angielski fryzjer, stylista włosów. To jest taka właśnie jakby karbownica do włosów. To jest bardzo fajny właśnie taki gadżet. Jednak zrobienie włosów, w całości włosów, ten sprzęt zajmuje naprawdę bardzo dużo czasu, ponieważ wiecie, każdy pas musimy jakby wziąć, wsadzić tak właśnie tutaj, poczekać chwilę i tak klip, klip, klip w dół, każde pasmo po kolei, przynajmniej wiecie, z dwa rzędy włosów. Także zajmuje to dużo czasu, ale efekt jest fajny, chociaż szybciej na przykład będzie iść pójść spać z mokrymi włosami zakręconymi w warkoczyki, ale od czasu do czasu, właśnie, zwłaszcza w wakacje, lubiłam sobie takie afro robić na włosach. Dodatkowo ten sprzęt jest bardzo ciężki i wiem, że jego cena na promocji to było chyba około 35 funtów w sklepie Argus, także dosyć dużo. Nie używam jej zbyt często, ale kiedy mam ochotę na takie szalone włosy, sięgam właśnie po to i też oczywiście do dużo czasu. Tutaj już nie mam nic do pokazania. Mega długi filmik z opowieścią o tym, jak jest w Peterborough, jeśli chodzi o fryzjerów. Opowiedziałam wam o moich włosach. Kosmetyków samych do włosów za dużo nie ma. Jak widzicie, to jest z reguły jeden szampon, taki trochę bardziej, trochę lepszy, drugi szampon, który jest trochę bardziej oczyszczający. Przede wszystkim olejowanie, dobra szczotka oraz fajna lokówka. To się sprawdza u mnie najlepiej. Mam nadzieję, że ten taki trochę chaotyczny, przydługawy filmik jednak przypadł wam do gustu. Dajcie znać, jakie są wasze ulubione kosmetyki do włosów, czy włosy olejujecie. I już naprawdę na tym kończę.
Nie, nie kończę. Jeszcze jedna rzecz na sam koniec. Jeśli już wiecie, też dziewczyny na wszystkich kanałach o tym trąbią, nie musicie koniecznie stawiać pod filmikami komentarzy, ale wystarczy, że jeśli zalajkujecie, macie pewność, że na pewno zobaczycie kolejne filmiki, ponieważ teraz ten YouTube całkowicie inaczej działa. Nawet jeśli macie mnie w subskrypcjach, mogą Was ominąć moje filmiki, także pozostawiony w górę kciuk jest sygnałem dla YouTube'a, że macie ochotę na kolejne filmiki, także kciukujcie, jeśli się podobało. Ja już dziękuję i uciekam. Do zobaczenia.